Moją dzisiejszą pogadankę chciałbym poświęcić niedawno zmarłemu, wybitnemu polskiemu teologowi Wacławowi Hryniewiczowi, który żył w latach 1936-2020. Chciałbym o nim mówić nie tylko dlatego, żeby upamiętnić jego działalność w Kościele Polskim, bo księży teologów w Polsce jest dużo, ale ze względu na zupełnie wyjątkowy charakter jego myśli. Dla wielu był to myśliciel kontrowersyjny, niektórzy posądzali go wręcz o herezję, ale chciałbym wskazać, że po pierwsze Wacław Hryniewicz był bardzo głęboko zakorzeniony w tradycji teologii katolickiej, a po drugie czerpał z niej te elementy, które były i są do dzisiaj rzadko nawiedzane. Chodzi o kilka takich haseł, które jeśli źle rozumiane, to rzeczywiście mogą sugerować brak prawowierności czy brak ortodoksji. Najbardziej chwytliwym takim hasłem to jest powiedzenie, że piekło jest puste, albo że ksiądz Hryniewicz głosił właśnie fakt, że nikt nie może być potępiony na wieki, albo że trzeba zawsze mieć nadzieję, że wszyscy zostaną zbawieni. W tym kontekście wymienia się również takie greckie słowo apokatastasis, to znaczy właśnie taki powrót wszystkiego, całego stworzenia do Boga, który je stworzył jako dobre i Bóg nie może pozwolić sobie na to, żeby cokolwiek nie zostało zbawione. Można się zastanowić, dlaczego w Polsce zwłaszcza, bo na świecie to myślenie jest bardziej powszechne, przyjmowane przez wiele grup, również w Kościele katolickim. Dlaczego akurat w Polsce Hryniewicz napotkał tak wielką opozycję? Wydaje mi się, że jest to związane z tym, że u nas dominuje taki obraz Boga karzącego, biurokraty, takiego księgowego, który dokładnie zapisuje wszystkie nasze uczynki, zwłaszcza te niedobre grzechy i wszystko kładzie na wagę i na pewno tylko nieliczni się tej buchalterii boskiej wymkną. Szczególnie jest to obecne w takich fundamentalistycznych sposobach myślenia. To znaczy, że tylko ja mam rację, a inni, którzy nie podzielają moich poglądów, na pewno zostaną potępieni. Otóż można powiedzieć, że Wacław Hryniewicz znajduje się na antypodach takiego myślenia. Dla niego każdy człowiek, owszem, może się mylić, może popełniać błędy, może nawet grzeszyć, ale wcześniej czy później jednak znajdzie swoją drogę do Boga i się zbawi. Co jest ważne, ta tradycja, która wydaje się taka właśnie na granicy ortodoksji czy wręcz heretycka, jest bardzo dobrze udokumentowana historycznie. Przywołuje się takiego wielkiego teologa z II, III wieku, Orygenesa, który właśnie pierwszy głosił tę prawdę o Bogu, który chce zbawienia wszystkich. No, Orygenes tworzył w Aleksandrii, posługiwał się językiem greckim, więc właśnie z nim łączy się to pojęcie apokatastazy, tego powrotu wszystkiego i wszystkich do Boga, ale nie był jedyny. Inny wielki, również należący do greckiej tradycji ojciec Kościoła, to Grzegorz z Nysy, który podobne poglądy bronił, rozwijał. Inny to Izak Syryjczyk. Więc mamy rzeczywiście potężną tradycję Kościoła Wschodniego, gdzie to przekonanie, że Bóg jest
z natury dobry i chce zbawienia wszystkich, było mocno obecne. Potem wskutek różnych zmian, coraz większej dominacji myślenia prawniczego, ta optymistyczna wizja została jakby zepchnięta i w długiej tradycji średniowiecznej rzeczywiście potępienie jako nieunikniona droga dla tych, którzy nie postępują zgodnie z ortodoksją, znalazło coraz więcej zwolenników, ale nawet w tym średniowieczu byli filozofowie, którzy nie podzielali tego powszechnego wówczas myślenia. Na przykład taki Jan Szkot Riugena, bardzo wybitny teolog średniowiecza właśnie w Irlandii, nawiązywał do tej tradycji apokatastazy. Można powiedzieć, że ta tradycja tak naprawdę ożyła dopiero w wieku XX, dlatego że od XVI wieku, XVII, XVIII i XIX w Kościele katolickim dominowała taka teologia konfrontacyjna, kontrreformacyjna, to znaczy głównie szukało się wrogów, szukało się przeciwników. No i w takim myśleniu oczywiście perspektywa zbawienia dla wszystkich była bardzo słabo obecna. Dopiero w wieku XX, tak naprawdę w drugiej połowie XX wieku, niektórzy teologowie zaczęli do tej tradycji nawiązywać. Najwybitniejszym był Urs von Balthasar, autor całej biblioteki ksiąg teologicznych, który również tę myśl o tym, że jest rzeczą niemożliwą, żeby Bóg skazał kogokolwiek na wieczne potępienie, dominuje w jego myśleniu. To był szwajcarski teolog, inny niemiecki, Karl Rahner, również ożywił to myślenie i te nadzieje o zbawieniu powszechnym. No i nasz Wacław Hryniewicz właśnie do tej tradycji nawiązywał. To jest o tyle ważne, że przez wiele lat ojciec Wacław Hryniewicz, mówię do niego przez ojciec, a nie przez ksiądz, bo on był również członkiem zakonu oblatów, przez dziesięciolecia uczył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam stworzył całą szkołę i to myślenie o tym, to jest niezwykle ważne, że to, co mamy w głowie, jakie idee, jakie słowa dominują w naszym myśleniu, one również narzucają nam widzenie innych wyznań, ludzi niewierzących, należących do innych religii. I w myśleniu Wacława Hryniewicza dominuje ta myśl o tym, że inne wyznania, inne religie to jest tak jak ogród, w którym są różne kwiaty i każdy kwiat wnosi jakieś piękno do całego ogrodu. Więc nie jest tak, że tylko my, katolicy, mamy rację, ale również i w innych wyznaniach tego piękna jest bardzo dużo. Hryniewicz może dlatego, że pochodził z Kresów Wschodnich, bardzo mocno angażował się w dialog z Kościołem prawosławnym. Właśnie pokazywał, że w prawosławiu, w myśli wschodniej jest bardzo wiele głębi, która została w naszej zachodniej tradycji, jak wspomniałem, zdominowanej przez myślenie prawnicze, została utracona. On chętnie sięgał również do literatury, do mistyków. Dzięki niemu pamięć o Juliannie z Norwich, takiej mistyczce angielskiej, średniowiecznej, ożyła i pamiętam sam jego wykłady, jego pisma, gdzie on wielokrotnie powtarzał te słowa jak mantrę Julianny z Norwich: all will be well, wszystko będzie dobrze, nie trzeba się martwić. Ale to w tym all will be well, w tym przekonaniu, że wszystko dobrze się skończy, to nie było nic z jakiejś takiej dobroduszności czy naiwności, ale takiego głębokiego współczucia światu, który idzie w dobrym kierunku. I to
zdobyć się na taki optymizm w drugim dziesięcioleciu XX wieku nie jest łatwo, gdzie mamy raczej więcej proroków apokaliptycznych, pesymistycznych, więc dlatego zachęcam bardzo do lektury pism ojca Wacława Hryniewicza. Napisał kilkadziesiąt książek, są one łatwo dostępne, napisane w pięknym stylu. Ja osobiście bardzo dużo się od niego nauczyłem. Nauczyłem się przede wszystkim optymizmu i takiego zawieszenia osądu na temat innych ludzi, na temat ich poglądów, bo naprawdę Bóg jest większy od tego, co potrafimy o nim pomyśleć i wszystko będzie dobrze.